Sprawa jest szalenie poważna i ważna, dotyczy naszego odżywiania i przyszłych pokoleń, zdrowia przyszłych pokoleń Polaków. Bardzo proszę, oddaję głos pan poseł Ryszard Kalisz. Szanowni Państwo, 1 lipca 2011 roku, w dniu, w którym Polska objęła przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej, prezydencję w Unii Europejskiej, doszło do niezwykle złej rzeczy w polskim parlamencie. Została uchwalona ustawa o nasiennictwie, która oczywiście środowiskowo jest niezwykle ważna, ale w ustawie o nasiennictwie przemycono przepisy, które dopuszczają i legalizują żywność genetycznie modyfikowaną w Polsce. Jest to sprzeczne z dyrektywą Unii Europejskiej z roku 2001 dotyczącej organizmów genetycznie modyfikowanych, ale co więcej, jest to sprzeczne ze stanowiskiem rządu pana premiera Donalda Tuska z wicepremierem Waldemarem Pawlakiem, rządu Platformy Obywatelskiej i PSL-u, takie ramowe stanowisko rządu RP w sprawie organizmów genetycznie modyfikowanych zostało podjęte przez Polską Radę Ministrów, wtedy przewodniczył pan premier Donald Tusk w roku 2008. Pytanie publiczne do premiera Tuska. Co się stało pomiędzy rokiem 2008 a rokiem 2011, że pan zaprzeczył sam sobie wbrew obywatelom Rzeczypospolitej? Dlaczego posłowie Platformy in gremio i posłowie PSL-u in gremio poparli tę ustawę? Dlaczego przemycono tam bez debaty publicznej, bez dyskusji z obywatelami dopuszczalność organizmów genetycznie modyfikowanych w Polsce? Dlaczego nie reagował pan i pańskie służby, panie premierze, kiedy minister rolnictwa z PSL-u, przypomnę, przygotował projekt tej ustawy? Dlaczego, panie ministrze Boni, ta ustawa przeszła przez Komitet Stały Rady Ministrów wbrew ramowemu stanowisku, powtarzam, o organizmach genetycznie modyfikowanych przyjętych przez Radę Ministrów pod kierunkiem Donalda Tuska? Dlaczego nie poinformowano o tym posłów, nawet swojej partii? Coś to przypomina. Boczna furtka, tylna furtka lub czasopisma. Można oczywiście mnóstwo analogii, drodzy Państwo, tutaj przywoływać, ale opinia publiczna w Polsce musi być poinformowana. Platforma i PSL dokonały oszukaństwa. Wbrew stanowiska rządu z 2008 roku uchwaliły ustawę o nasiennictwie o bardzo pięknym tytule, gdzie przemycono przepisy dotyczące organicznie modyfikowanej żywności w Polsce. I jeszcze do tego, na koniec, uchwalono tę ustawę 1 lipca. Gdzie nasza lojalność i przestrzeganie prawa unijnego? Przypominam, dyrektywa z roku 2001 o organizmach genetycznie modyfikowanych. Ta ustawa jest w tej chwili na biurku pana prezydenta. Panie prezydencie, drogi panie prezydencie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Bronisławie Komorowski, przyjrzyj się temu, o czym ja mówię. To wszystko ma potwierdzenie w faktach i dokumentach. Do 24 masz, panie prezydencie, podjąć decyzję co do podpisania, zawetowania tej ustawy bądź przesłania jej do Trybunału Konstytucyjnego. Zawetuj, panie prezydencie. Jeżeli pan prezydent zawetuje tę ustawę zgodnie z zasadą dyskontynuacji, pan marszałek może nie poddać pod głosowanie i wtedy
jako marszałek Sejmu będzie tym, który pomógł Platformie w wyjściu z tego niecnego procedury robienia czegoś wbrew opinii publicznej i bez informowania opinii publicznej. Przypominam, panie premierze, i całej Platformie artykuł 61 Konstytucji o tym, że rząd i parlament jest obowiązany, i to jest nakaz konstytucyjny, informowania opinii publicznej o wszystkich skutkach przyjętego ustawodawstwa i swoich decyzji. Także marszałek Schetyna, jak pan prezydent złoży weto, może nie poddać pod głosowanie. Kończy się kadencja Sejmu z chwilą zwołania pierwszego posiedzenia kadencji następnej i w nowym parlamencie pod kontrolą opinii publicznej może być jeszcze raz przygotowana ta ustawa już bez przepisów dopuszczających żywność genetycznie modyfikowaną i to w taki sposób, bo my nie chcemy, drodzy państwo, aby powiedzieć jesteśmy przeciw. Tak, jesteśmy przeciw. Ale mamy świadomość również rozwoju nauki i pewnego rodzaju możliwości powinny być, ale nie takie, że polski rynek otwiera się dla wielkich koncernów, które dla swojego zarobku gotowe są sprzedawać w Polsce każdy środek genetycznie zmodyfikowany po to, żeby zarobić kosztem zdrowia polskich obywateli. Dziękuję, panie ministrze. Serdecznie bardzo proszę, Dariusz Szwec z Partii Zieloni 2004. Dziękuję, witam państwa. 70% Polek i Polaków mówi kategorycznie nie żywności genetycznie modyfikowanej. Na to wskazują badania opinii publicznej. Zatem absurdalne jest to, że akurat rząd obywatelsko-ludowy Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego uchwala tego typu ustawę, a w zasadzie można powiedzieć nie tyle uchwala, ale przemyca pod nic nie mówiącym tytułem ustawa o nasiennictwie, bo przecież nie wstajemy rano i nie zastanawiamy się, jakimi nasionami będziemy dzisiaj rano się żywić. Aczkolwiek i tu mogę pewną anegdotę opowiedzieć, mianowicie sprowokowany przez pana premiera. W piątek pan premier był uprzejmy powiedzieć, jako człowiek jestem przeciw. W kontekście GMO. Kropka. Ja dobuduję do tego taką wizualizację. Pan premier Tusk rano z rodziną przy płatkach kukurydzianych, oczywiście genetycznie niemodyfikowanych, posila się, następnie wychodzi z pokoju, zakłada swój garnitur Terminatora GMO i jedzie na Aleje Ujazdowskie do kancelarii premiera. I tam przestaje być człowiekiem, według słów premiera Tuska. I tam staje się premierem. Już przestaje być człowiekiem, który jest przeciwko. Mało jest człowiekiem, który forsuje najpierw przez swój rząd, a następnie przez swoje kluby parlamentarne, jak widać, bezmyślnie głosujące nad tą ustawą, a może inaczej jednomyślnie, bo nie chciałbym nikogo z panów i pań posłanek i posłów urazić. W każdym razie PO-PSL przeforsowało tę ustawę. Ustawa jest zagrożeniem z wielu względów. W Polsce w latach 90., proszę państwa, miałem tę nieprzyjemność, że odkryłem wspólnie z aktywistami ekologicznymi, że w Polsce produkowano karpie z ludzkim genem wzrostu. No można powiedzieć, czy stajemy się już kanibalami, jedząc tego typu ryby i po co takie ryby w ogóle produkujemy? No po to, żeby ona była jeszcze większa, żebyśmy produkowali organizmy o rozmiarach, które w przyrodzie są niespotykane. A teraz proszę zauważyć, jeżeli taki żywy organizm wprowadzimy do środowiska o większych rozmiarach, o większych potrzebach środowiskowych, to zagraża równowadze ekosystemowej. To jest jeden z aspektów. Innym aspektem jest to, że żywność genetycznie modyfikowana może najzwyczajniej zarażać inne pola obok stojące rośliny, czy rosnące rośliny. I są już takie sytuacje na świecie, gdzie rolnicy, jak to się często mówi, Bogu, a może bogini ducha winni, po prostu mieli na polach genetycznie modyfikowane rośliny, mimo że nigdy ich nie zasadzili, dlatego że pola obok przeniosły się, rośliny przeniosły się na ich polach i zostały wtedy oskarżone przez korporacje, które są, i to jest istotne, właścicielem tego nasiona, bo to jest
patentowana roślina, to jest roślina wyprodukowana w instytucie czy w laboratorium, byli oskarżani o kradzież własności intelektualnej. Absurdalna sytuacja. Kolejny problem, bardzo istotny, to to, że Unia Europejska, do której tak ochoczo wstępowaliśmy, wszyscy cieszyliśmy się, że jesteśmy jej częścią, a od 1 lipca, o czym mówił pan minister, jesteśmy prezydentem Rady Europejskiej. W Unii Europejskiej 9 krajów bardzo istotnych, bo to są Włochy, to jest Francja, to są Niemcy, to jest Austria, to są Węgry. Wszystkie te kraje wprowadziły zakaz GMO w swoim rolnictwie, na swoich polach, widząc zagrożenie. Jakie zagrożenie? Że konsumenci tej żywności po prostu najzwyczajniej nie chcą. I w związku z tym jest zagrożenie, że polska żywność, która jest, proszę Państwa, głównie eksportowana do Unii Europejskiej, może doznać zapaści. Zapaści ekonomicznej w tym sensie, że konsumenci nie będą chcieli kupować polskiej żywności. Pamiętamy sprzed kilku miesięcy kasus hiszpańskich ogórków czy kiełków z tegoż kraju. Jak wystarczy, że kilka mediów doniesie informację, że żywność jest skażona, jak potężne może to mieć konsekwencje ekonomiczne dla rolnictwa danego kraju. Obawiamy się, że informacja na Zachodzie, że żywność z Polski może być genetycznie skażona, może spowodować po prostu tragedię ekonomiczną. I dlatego kategorycznie SLD, Zieloni proszą, aby pan prezydent zawetował tę ustawę. Natomiast rozmawialiśmy już przed konferencją prasową, że jeżeli by się stało tak, że pan prezydent nie będzie stawał w obronie obywateli, w obronie środowiska w Polsce, ale stanie w obronie korporacji ponadnarodowych, które produkują tego typu patentowaną żywność, wtedy wniesiemy tutaj do laski marszałkowskiej projekt ustawy, który przywróci stan ochrony konsumentów i ochrony środowiska przed GMO.